Wszyscy jesteśmy może już troszeczkę zmęczeni tymi ograniczeniami, nakazami pandemią, ale te wszystkie zakazy całe szczęście nie wpływają na zahamowanie inwestycji w gminie. I, i taką dobrą wiadomością do przekazania to jest rozpoczęcie budowy nowego odcinka drogi ze suwacinka starego do Styżyńca. Ten odcinek zaplanowany był w zadaniu dwuletnim. Wspólnie z budową chodników przez całą miejscowość w odwodnieniem, no i budowa drogi na podbudowie cementowej i asfalt. Droga, na którą wszyscy bardzo oczekiwaliśmy: my, jako gmina, i mieszkańcy. Dlaczego? Dlatego, że ta droga stanowi tak jakby obwodnicę, jak cokolwiek wydarzy się na drodze krajowej. Jakiekolwiek zdarzenie na drodze krajowej, na tym odcinku tutaj między Białą a Międzyrzecem, to objazd właśnie jest prowadzony tą drogą nieutwardzoną od Styżyńca do Słowacinka, objazd do Białej. Długo żeśmy oczekiwali, długo też i przykonywaliśmy do tego, aby, aby tą drogę wprowadzić do planu. Udało się, przekazany plac budowy już został wcześniej, teraz rozpoczęcie budowy. I myślę, że bardzo szybko zostanie zakończona ta inwestycja. Prace wykonują, wykonuje miejscowa firma, firma z Białej Podlaskiej to też ma swój atut. Droga, to jedno, również w tym etapie i w tym projekcie powstaje chodnik. Tak, 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 jak powiedziałem na początku, że to jest zadanie podzielone na etapy. W pierwszym etapie były chodniki przez cały Słowacinek Stary, też długo oczekiwany chodnik dla poprawy bezpieczeństwa w tej miejscowości, bo była tylko jezdnia, a wiadomo, miejscowość Podbialska, Złączona z Białą, i tam prawie każdego dnia, bo tak można powiedzieć, wycieczki piesze, rowerowe, na wrotkach co tam się nie dzieje w tej chwili budowa chodników. Przez odcinek na okończeniu po, po obu stronach podniesie bardzo dużo bezpieczeństwo nie tylko pieszych, ale w ogóle bezpieczeństwo w tej miejscowości. Też długo oczekiwane rozwiązanie udało się.